Witam serdecznie, Tomasz Tocha, Pizzeria Trio, moim gościem. Witam. Tomasz, przegrywa się kolejny mecz w zasadzie w tej LK Lidze Futsalu, ale zanim zapytam, dlaczego tak w sezonie kiepsko idzie, to dlaczego dzisiaj niepowodzenie 3-1 w plecy? Znaczy myślę, że tak. Dwie bramki straciliśmy bardzo łatwo. Jedna weszła po faulu, jakie zszedłem na dwie minuty. Tam było zamieszanie w polu karnym po uderzeniu z rzutu wolnego. No i tam wtoczyła się po noga bramkarza i wpadła do naszej bramki. I drugą też taką straciliśmy z krótkiego rogu. Uderzył i bramkarzowi weszło między nogi. No ale to nie myślę, że jest wina bramkarza, tylko po prostu mógł być też zblokowany strzał i wtedy może by bramka nie wpadła. Z perspektywy tych 8 kolejek można powiedzieć, że całkowicie inna dyspozycja niż na Orliku. Dlaczego Pizzeria Trio na Orliku wyglądała tak bardzo, bardzo dobrze, a tutaj na hali, no bądź co bądź tak krytycznie może troszkę, ale jednak nie wychodzi? Znaczy myślę, że tak, że już któryś mecz z kolei gramy albo tak, że nie mamy zmian, albo ewentualnie mamy tylko jednego na zmianę i to na pewno też w dużym stopniu rzutuje na to, że te mecze przegrywamy, bo też no jednak na hali 40 minut wybiegać bez zmian lub nawet mieć jednego tego na zmianę to bardzo dużo sił kosztuje i przez to też może się popełnia błędy na boisku. No, regulamin dozwala 6 zmian do pisania zawodników w trakcie sezonu. Dlaczego z tego nie korzystacie? Znaczy to już myślę, że to bardziej nie moja rola, tylko tutaj kogoś innego. No aczkolwiek, no, gdziekolwiek się kogoś pytamy, no to albo gdzieś gra w innej drużynie, albo za bardzo mu się nie chce. Też mówię, dużo mamy znajomych takich, co gdzieś po klubach gdzieś tam grają w różnych tych A-klasach, okręgówkach. No i to mówię, to albo tu grają w tej lidze, no albo już także po prostu chcą też sobie troszkę odpocząć od piłki w tym czasie lub gdzieś towarzysko, gdzie indziej grają po innych halach. Patrząc na wynik na Orliku, czy to jest dość zaskakująca, negatywna postawa w tym sezonie, czy ogólnie nie mieliście jakichś tak celów, żeby jakoś tam rywalizować, a głównie chodziło o sport, poruszanie się, aktywność fizyczną? Znaczy myślę, że bardziej właśnie to drugie, że bardziej dla zabawy tutaj też jakoś, nie, jak większość tu ludzi mówi też w wywiadach, że nie spinają się, żeby tu nie wiadomo co osiągać. No jednak jak już coś się przychodzi na tą ligę pograć, to też trzeba się jednak mimo wszystko przyłożyć. Nie tak, że sobie przychodzimy i sobie żarty robimy. Jednak wychodzimy na boisko i w miarę no poważnie staramy się rozegrać ten mecz. No jednak, tak jak mówię, no nie jest to jakieś takie, że musi być typowo na poważnie i potem wracamy do domu i nie ma tak, że ktoś tam przeżywa, bo to jest, mówię, zabawa, a nie jakieś tutaj nie wiadomo jaka poważna liga, chociaż no mówię, tu fajnie wszystko jest zorganizowane, tak najbardziej profesjonalnie, ale tak jak mówię, my gramy bardziej dla zabawy i tym bardziej, że to jest druga liga i też no personalnie aż tak jakoś nie ma tutaj, że tak powiem, szału, nie, mimo wszystko. Dziękuję za wywiad. Dzięki.